Cześć kochani, mała zmiana planów. Miał być jeszcze dzisiaj Sinsy i Biedronka. Nie dam rady. Telefon ze szkoły i zmiana planów. Przepraszam, jutro będzie więcej tych przeglądów. Będą 3-4, bo mam je przygotowane, tylko muszę podłożyć głos. Tak więc dzisiaj jeszcze zapraszam Was na przegląd do Action. Mam nadzieję, że to są moje kochane iskierki i zrozumiecie. Lecimy na promocję tygodnia i jeszcze pokażę Wam poza promocjami tygodnia dwie fajne rzeczy. Jutro będą same nowości na półkach w Action, więc też zapraszam bardzo serdecznie. No i tutaj możecie kupić teraz takie fajne kosze za 25 zł. Te lusterka na takim drewnianej jakby półce stojaku znamy. Zobaczcie, jakie fajne. 13 niecałe złotych teraz. Świeczki duże, 19 zł. One długo się palą, są bardzo ładne. Tak więc, no tak wygląda to lusterko. Myślałam, że tam jeszcze jest jakiś inny kolor, ale nie, to jest tylko jeden kolor drewna. Tutaj mamy 19 zł takie świeczki i tutaj w takim płaskim szkle też 19 zł, ale ich jeszcze wcześniej nie widziałam, tak więc tutaj wszystkie zapachy. Co mamy jeszcze? Save. Save za niecałe 65 zł. Na Wasze na przykład pieniążki, które trzymacie w domu, bądź nie wiem, na jakieś drogocenne rzeczy, które nie chcecie, żeby akurat ktoś Wam do Waszych tych skarbów zaglądał. O, może tak. Tutaj już są pieczątki, takie serduszka, jakieś widzę drewniane stempelki i tutaj 9 zł za ten zestaw. Co jeszcze tutaj wpadło mi w oko fajnego, to na przykład ten zestaw dla osób, które malują. No coś fajnego, tutaj zobaczcie z tyłu, tak to wygląda w środku. 15 niecałe złotych. W środku 17 części zawiera ten zestaw. Następnie mamy blok akwarelowy za niecałą dyszkę. A dokładnie 6,79, więc uważam, że to jest fajna cena. I tu mamy coś świątecznego. Te kule są przepiękne, one bardzo ładnie wyglądają na balkonie bądź na tarasie. Kosztują teraz niecałe 25 zł i to jest hit tego tygodnia promocyjnego, bo średnica ich to aż 30 cm. Tak samo jak i te dziadki, które teraz kosztują niecałe 16 zł. Led tłoczony, bardzo piękna, narzuta, futerkowa za niecałe 65 zł. I uwaga, jeżeli Wam się podobają takie narzuty, to tutaj macie najtaniej, bo sprawdzałam w Pepco, kosztują 80 zł. I wymiary tego cudownego pledu, czyli narzuty na łóżko, 150 na 200, naprawdę przyjemne futerko. Tylko ciekawa jestem, jak to się właśnie zachowa, jak będziemy na tym siedzieć. Jeżeli ktoś ma, to piszę komentarz, bo jestem ciekawa, czy się zostają jakieś takie gniotki, wiecie, czy to można później wyprać i będzie takie fajne, jak się kupuje nowe. To też mnie bardzo ciekawi. Dyfuzory w przepięknym szkle, bardzo ładne opakowanie, fajna cena. Następnie mamy poduszkę hipoalergiczną za niecałe 25 zł. Te dyfuzory też przepięknie tam pachną, więc korzystajcie, bo cena jest też hit. Tutaj mamy lampkę biurową i ona kosztuje niecałe 35 zł. Tutaj z lewej strony ta lampka jest pokazana. Taka nawet spora, więc jak ktoś robi paznokcie w domu, to ona też jest fajna, bo można ją sobie obniżyć i jest dosyć, widzę, szeroka. Myślę, że się do tego też nada idealnie. Co tu jeszcze mamy? Tutaj już mamy czujniki dymu i tu mamy przeróżne. Tu jeszcze jakieś, widzę, przedłuża 35, a za 3,50 mamy tutaj na przykład taki czujnik dymu za 15 zł i za 35 i za 53, w zależności od tego, co i jakie kto ma potrzeby. 12 zł ładowarka i tutaj mamy dwa miejsca USB i bodajże C. Baterie 23 zł i tu są słuchawki bezprzewodowe, tym razem z Philipsa. Niecałe 76 zł. No i znowu mnie tutaj te Action kusi, bo ja kupiłam te Actionowe i one nie bardzo się sprawdziły, więc ich nie polecam, ale z Philipsa, jak ktoś ma, to może mi zostawić komentarz. 73 zł słuchawki, które występują w Action już jakiś czas, a tutaj nagrałam ostatnio jako nowość, no ale mamy w promocyjnym tygodniu, więc zobaczcie, możecie kupić
takie fajne podświetlane mikrofony do karaoke za 4 dyszki. Srebrne bądź złote. Prześcieradła 30 zł i tu mamy 140 na 200, tutaj mamy 160 za 20 zł i 2 na 2. 180, przepraszam, 180 na 2 za 4 dyszki. Za niecałe 50 zł możecie kupić również w tym tygodniu promocyjnym taką pościel, która w nocy świeci. Nie wiem, czy to akurat jest fajny pomysł, żeby to w nocy świeciło, bo może dziecko nie zasypiać tak fajnie, jakby się chciało, ale jest taki, wiecie, bajer w pościeli, to dla osób, które lubią. Kosze do przechowania od 5 zł, czyli od najmniejszego do największego, tutaj mamy 14 niecałe złotych. Możecie kupić teraz te pojemniki, tutaj dyszka, kolejny kosz i jeszcze jeden za 3,50 i złoty 99, czyli zaczynają się od złoty 99, te najmniejsze, na przykład na jakieś igły czy nici, czy jakieś takie małe drobiazgi. 50 zł niecałe patelnie z Tefala i tu widzę średnica 30, a dokładnie 28 cm. Kolejne pojemniki do przechowania za 5,60 i te mi się podobają, bo można tam naprawdę włożyć dużo fajnych rzeczy. Brew za niecałe 5,80, no i tutaj mamy odplamiacz w żelu za niecałe 17 zł i zastanawiam się, czy te właśnie odplamiacze w żelu są fajne. Jak ktoś już miał i się sprawdza, to też zostawcie nam komentarz, bo to też, myślę, nie jednej osobie się przyda. Kolejna rzecz to uniwersalny środek do oczyszczenia za 6,33 z firmy Fabulosa. Ona jest naprawdę świetną firmą, jeżeli chodzi o środki czystości. Ja kiedyś zrobiłam taki przegląd, może zrobię na dniach taką aktualizację tych środków. Tutaj mamy kapsułki z Ariela, 30 niecałe 5 zł, a ten środek ma pojemność 750 ml. I tutaj nie wiem, czy ktoś, kto jest zainteresowany, może sobie dać pauzę, przybliżyć, bo wiem, że też czasami pytacie o takie rzeczy. Ocet za 3 zł, tutaj kapcie widzę 13 zł, ale chyba polecimy od góry. Mamy tutaj suszarkę do włosów 48 zł, później mamy lokówkę 48 zł. To są rzeczy, które często pokazują się w promocyjnym tygodniu. Kolejna to jest suszarka do stylizacji włosów taka za 48. Tutaj mamy świetną matę, gdzie możemy położyć naszą lokówkę czy prostownicę za niecałe 4 zł. I kolor jeszcze tam był czarny do wyboru. No i tutaj prostownica 35, kule musujące do kąpieli niecałe 15 zł. Ja zawsze będę ubolewać, bo nie mam wanny, więc te kule są cudne. Korzystajcie. Co tu jeszcze fajnego? Płatki kosmetyczne do demakijażu 7,50. I nie potrafię się przekonać do tych płatków. Nie wiem, dlaczego wolę chyba te moje klasyczne, standardowe. Jakoś nie przekonały mnie. One na pewno są fajne, na pewno będą osoby zadowolone, ale jakoś chyba wolę ten klasyk. Co tu jeszcze? No i mamy tutaj bardzo dużo fajnych takich podkładów nawilżających, serum, kremy i kremy, kremy na dzień za 8,50, serum 6,60. Nie miałam jeszcze z tej firmy, więc Wam nie powiem. Rajstopki 7 zł, tutaj widzę skarpetki takie już grube, fajne na zimę 11 zł. Fajne kolorki, więc tutaj możecie coś wybrać. Tutaj mają antypoślizgi, więc też jak ktoś lubi takie ciepłe skarpetki, dwie pary za fajną cenę. No i oczywiście kapcie u mnie, zobaczcie jak one szybko znikły. Dwie sztuki zostały, 13 niecałe złotych, są naprawdę milusie, bo mają w środku futerko. No i tutaj takie większe rozmiary dla panów, na przykład takie czarne. No i tu mamy ocet do oczyszczenia za niecałe 3 zł, więc to też cena hit. Lecimy na ostatni regał i co my tutaj mamy? No będzie tutaj pewnie dużo kosmetyków, które często się powtarzają, jak na przykład te żele do kąpieli z Adidasa, teraz za 7,50. Koszulki i tutaj co ja widzę? Bluzy. Bluza polarowa dla kobiet 30 niecałe 6 zł i powiem Wam, że ta jest fajna, ma bardzo ładny taki kolor zgnitej zieleni. Tutaj jest czarna, cieplutkie, przyjemna i jeszcze jest beżowa. I jeszcze mamy beżową, zobaczcie.
Zestaw skarpetek 18 zł dla dzieci i one są też rewelacyjne. Często kupuję i stopki, i te większe, więc tutaj akurat polecam. I klasycznie koszulki dla panów, 13 zł teraz i takie zwykłe bialutkie, tutaj macie też za 13 takie koszuleczki. No i co, dezodoranty, żele, niecałe 8 zł. Tu już polecałam wiele razy Wam ten mój ulubiony zielony, a tu mamy mgiełkę do ciała z Christina Aguilera, 25 zł, nie miałam. Maseczki do twarzy, no i to jest jakaś taka fajna wersja już świąteczna, niecałe 3 zł, zobaczcie jak to fajnie tutaj wygląda. I może tak, pierwsza ma zapach granatu, jest to formuła nawilżająca. Tu mamy Mikołajka i ta maseczka jest o zapachu imbiru, to już nie dla mnie. Fajnie może wyglądać, ale nie, nie, nie. Mamy jeszcze dwie. Formuła nawilżająca, zapach wanilii, no to na pewno będzie super z tym pingwinem. I jeszcze jedna, Renifercio i tutaj drzewo herbaciane. Nad czym ostatnio się zachwycałam i polecałam, to ten zestaw do kąpieli pielęgnacji. Teraz możecie kupić za niecałe 18 zł. Jest to przepiękny zestaw, który idealnie może nadać się Wam wkrótce w okresie grudniowym jako prezent, bo naprawdę ma piękne opakowanie i są bardzo ładne te mini produkty. Kolejny świąteczny zestaw za 22 zł i tu mamy żele pod prysznic 8,50. Kokosowe znamy, ale ten zestaw też jest godny uwagi. Zobaczcie, fajnie to wygląda. Tutaj w środku są takie produkty. No i uważam, że ta cena jest całkiem fajna. Poza promocyjnym tygodniem znalazłam bezprzewodową ładowarkę za niecałe 43 zł. U mnie została ostatnia sztuka, zobaczcie na to cudo. Coś takiego teraz jest w Action. Można trzy rzeczy naraz, widzę, sobie naładować, więc fajna, fajna sprawa. Tutaj macie informacje szczegółową, jak chcecie, pauza i osoby, które są bardzo zainteresowane, sobie zobaczą, co tutaj jest takiego dla nich może ważnego. Mi ogólnie podoba się to, że tutaj można naładować i słuchawki, i telefon. Kolejna rzecz, taśma LED-owa 7,60 i to jest hit. Możecie podświetlić sobie cokolwiek, tylko minus, że to jest właśnie na USB, więc trzeba mieć blisko gniazdko, a ten kabelek i ta taśma jest bardzo krótka, więc to też jest plus cenowo, minus jeżeli chodzi właśnie o montaż. Kolejna fajna rzecz to ten zestaw słuchawek z firmy Solix. I też ciekawie to wygląda. A tutaj znalazłam jeszcze taką przeduszkę. Jeżeli ktoś potrzebuje, to właśnie fajne są te adaptery. A tu jeszcze znalazłam takie suszki, kulki. No tutaj akurat ona była taka trochę pomęczona przez klientów. Niecałe 9 zł, ale te są przepiękne kuleczki. No zobaczcie. Teraz w okresie zimowym myślę, że nie jedna osoba się skusi, bo pięknie będzie wyglądać pomieszczenie, gdzie włożymy do wazonu. Bądź te kuleczki, 9 zł, one są prześliczne. Można pomieszać właśnie różowe z białym. No przepięknie to wygląda. Ja mam akurat czarne i białe i to wygląda rewelacyjnie. Tak więc polecam Wam te kulki, bo w Action są naprawdę tanie. Zapraszam na poranny przegląd do Pepco. Tam były fajne rzeczy, ale jutro to będzie petarda, bo już są nowości świąteczne. Ja dzisiaj byłam u mojej dobrej koleżanki. Ona mi już pokazała, co będzie, bo były gdzieś tam na jakimś zebraniu. W Pepco w tym roku będzie czat. Jak zobaczycie te rzeczy, które będą, to po prostu ja za nim mówiłam, tak więc nie mogę nic powiedzieć, bo to tajemnica, ale szczęka Wam opadnie na te skrzaty, no i no, cuda, cuda będą, cuda, ja już czekam.
kochani, dzięki, że jesteście. Dziękuję za komentarze, łapeczki, subskrypcje. Bardzo serdecznie zapraszam Was do subskrybowania kanału. Będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi nowościami, a tych nowości będzie naprawdę dużo. Tak więc trzymajcie się, miłego wieczorku. Cześć, pa!